Będąc w radosnym nastroju, moi drodzy, trzeba sobie przygotować rzecz, której najczęściej nie lubicie albo macie do niej uprzedzenia. I dzisiaj mam wrażenie, że będzie taka potrawa, która dla wielu wydaje się być nieakceptowalna. Wątróbki drobiowe. Jak zrobić, żeby były smaczne? Oto jeden z tych przepisów, który mi bardzo pasuje. Prosty, szybki, do zrobienia naprawdę w kilka minut. I mam wrażenie, że większości z was może on smakować. Połączenie wątróbek i owoców. Truskawek i moreli. Ale od początku. Wątróbki dobre najpierw powinny być zamarynowane. Sposób marynowania absolutnie bardzo prosty. Świeży rozmaryn, kilka gałązek i odrobina oleju. Wątróbki są oczyszczone, żeby mieć ładny, czysty kawałek mięsa. I w takim rozmarynie odstawiam je na około 10-15 minut. Ponieważ nie chcę, żeby ta potrawa wyglądała zbyt banalnie, chcę dodać troszkę kunsztu, to też zrobimy do tego placki, coś w rodzaju podpłomyków. Mam tutaj przygotowaną mąkę pszenno-żytnią, od razu już suszonymi drożdżami. Przesypuję około 200 g mąki. Dodajemy do tego około 140 ml ciepłej wody. Troszkę soli, troszkę pieprzu i na tym etapie trzeba to tylko dobrze wyrobić. Do przygotowanego ciasta dodamy jeszcze dwa składniki, które sprawią, że będzie ono dużo lepsze. Posiekane orzeszki pistacjowe. Od razu do środka. Dodam też tłuszcz, tak jak w przypadku każdego ciasta drożdżowego, czy też z zaczynem. Dodajemy odrobinę tłuszczu, mniej więcej dwie małe łyżeczki zalewy olejowej. Same pomidory drobniej przesiekam. Dodajemy suszone pomidory do środka. Pamiętajcie, by nie dodawać zbyt dużo mąki na samym początku. To ciasto będzie rzadsze, ale będę chciał zostawić je do wyrośnięcia i później jeszcze przebijając je po wyrośnięciu, mogę tę mąkę wprowadzić. Na samym początku nieco luźniejsze. Wymieszajmy teraz dobrze wszystkie składniki. O właśnie. Takie ciasto posypiemy tylko delikatnie mąką, żeby nie wysychało. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 20-25 minut, żeby delikatnie tylko podrosło, żeby te drożdże czy też zaczyn mogły zacząć pracować. Ciasto po wyrośnięciu jest pulchne, elastyczne i teraz możemy zacząć je formować. Proponuję małe chlebki. Upieczemy je nie w piekarniku, ale bezpośrednio na patelni, tak jakbyśmy piekli na rozgrzanej blaszce. Taki kawałek ciasta jeszcze raz przebijam. Robimy z niego wałek. I kroimy na mniejsze kawałeczki. Nóż w odrobinie mąki, żeby się nie kleiło. Chociaż ciasto jest dosyć luźne i tego się trzymajcie. Ono powinno być takie, by można było łatwo je później rozciągać. I nie chciałbym go rozciągać żadnym wałkiem. Wystarczy rozklepać na mniejsze kawałeczki. Grubość to mniej więcej 1 cm, nie za grubo. Wtedy szybciej się wypieką. Każdy placek w odrobinie mąki i rozciągamy. Prawda jest taka, że czym cieńsze placki, tym szybciej zrobią się na patelni, ale tym bardziej będą też chrupiące. Czym grubsze, mocniej wyrosną, będą bardziej wilgotne, ale ten czas pieczenia jest znacznie dłuższy i ryzyko ewentualne przypalenia też. Decyzja należy do was, od czego chcecie zacząć. Proponuję od tych naprawdę cieniutkich, które się wrzuca na patelnię prawa, lewa, momentalnie są gotowe. Teraz każdy kawałek placka, starym zwyczajem, trzeba obtoczyć w mące i spróbujemy na przykładzie jednego podpiec go na patelni, sprawdzając, czy patelnia nie jest przypadkiem zbyt mocno nagrzana. On musi delikatnie tylko wyrosnąć, nie może być w środku surowy, ale nie chciałbym, żeby się zbyt mocno i zbyt szybko przypalił. Wygląda na to, że z patelnią jest wszystko w porządku, więc możemy ułożyć kolejne. Doskonale widoczne są kawałki pomidorów i orzechów, które dodaliśmy przecież do środka. O tym pamiętamy. Pamiętajmy też o tym, żeby tego nie przypalić. Gorąca, zbyt mocno nagrzana patelnia momentalnie spaliłaby pomidory. One są później gorzkie. To samo dzieje się z orzechami. Więc lepiej, spokojniej, powoli. Dajmy czas też plackom na to, żeby troszkę się wypiekły w środku. Tutaj dokładnie na tych plackach widać, jak pęcherzyki powietrza zaczynają rosnąć i rozsadzać placek od środka. To znak, że wypieka się w środku. Jeszcze kilka minut, tak żeby kolor również złapać właściwy, bowiem większa ilość koloru na placku, to tak jak w przypadku smażenia mięsa, większa ilość smaku. W międzyczasie pokroimy truskawki. Mam tutaj świeże truskawki, które przekroję tylko na pół. I te truskawki usmażymy razem z wątróbkami.
Pamiętajcie też, by wybierać do tego dania truskawki niezbyt mocno dojrzałe. Takie truskawki nie rozpadają się zbyt szybko na patelni. Chciałbym, żeby zostały jeszcze mimo wszystko w środku trochę chrupiące, nawet po przesmażeniu. Do tego morele również na 4. I cebula. To wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia dobrych wątróbek. O właśnie. To jest kolor, który gwarantuje dobry smak. Czego nie wolno zrobić, to zdjąć zbyt wcześnie, bo surowe placki w środku później już się nie dopieką. Moim zdaniem moje są gotowe. No to teraz, ta sama patelnia. Zaczynam od przesmażenia wątróbek i na patelnię nie wylewam już oleju, no bo one są zamarynowane w oleju. Wątróbek nie solę. Są tylko zamarynowane w rozmarynie. Dobrze przypieczone wątróbki z jednej strony. To samo robimy z drugiej strony. Chciałbym, żeby zostały jeszcze surowe w środku. Dociągnę je, dopiekę, doduszę dopiero już w gotowym sosie. Teraz tylko walczymy o kolor. Przesmażone wątróbki zdejmujemy z patelni. Ale na patelni zostało mnóstwo aromatu, jest niewielka ilość tłuszczu, jest aromat po smażeniu wątróbek. I teraz na tej patelni przysmażymy cebulkę najpierw, a dopiero później owoce. Chciałbym, żeby cebulka również została chrupiąca. I to jest dosyć istotne, żeby robić te rzeczy po kolei, żeby nie wrzucać wszystkiego naraz. Owoce mają bardzo dużo wody, one momentalnie tę wodę by oddały, cebula by się nie przesmażyła, a udusiła. Tego chciałbym uniknąć. Więc chwilę przypiekam cebulę i kiedy ona już zaczyna się ładnie rumienić, co czuję po aromacie, mogę przysmażyć morele. Skarmelizować tylko, tak by znowu, tak jak wątróbki, zostały w środku jeszcze chrupiące, soczyste, nieugotowane, a z zewnątrz dobrze przypieczone. Odrobina oleju. Cebulki zdejmujemy. Przypieczone morele też trafiają teraz na talerz. No i teraz, moi drodzy, już koniec zabawy. W zasadzie zrobienie sosu to rzecz bardzo, bardzo prosta. Musimy tę patelnię tylko delikatnie zdeglasować. Najlepiej octem balsamicznym. Ale zanim ten ocet trafi, przypieczmy przez chwilę dosłownie truskawki. Żeby trzymać się klimatu wątróbek, dodajemy rozmaryn. Odrobinę cukru i zalewamy to wszystko octem balsamicznym. Czekamy dosłownie chwilę, aż ocet się zredukuje, odparuje z niego ten ostry aromat. Rozpuści dokładnie to, co wszystko było na patelni i będziemy mogli dodawać wszystkie już składniki, które zatopimy następnie w maśle. I to masło może nawet dodajmy już teraz, żeby sprawić, by na patelni powstał delikatny sos, delikatna emulsja. Zmrożone, czyli takie schłodzone, wyjęte z lodówki, pokrojone w małe kostki masło, rozpuszczamy w occie balsamicznym. Teraz, kiedy masło się rozpuściło, kiedy jeszcze truskawki się nie rozgotowały, dodajemy pozostałe owoce i wątróbki. I chwilę to wszystko podgrzewamy. Pamiętajcie, owoce mają dużo wody, więc nie ma sensu dolewać ani więcej wina, ani wody, ani też octu. Zobaczcie, on teraz ma idealną, lekko zawiesistą konsystencję. Każdy owoc dokładnie jest otoczony tą glazurą z octu. Doprawiamy więc odrobiną soli. Dopiero teraz całą potrawę. Pieprzu. Troszkę pokruszonych orzechów, tych samych, które dodaliśmy przecież do pieczywa. I odrobinę to, co nam zostało z suszonych pomidorów. Lekko podgrzany chlebek, lekko podgrzane placki pachnące orzechami, suszonymi pomidorami. No i teraz wątróbki, które gotowe, możemy wyłożyć wreszcie razem z owocami, podduszone, dociągnięte, tak by nie były surowe. Wykładamy razem z sosem. Kilka takich pozostawionych moreli do dekoracji. Cebulka. Jeżeli dziwi was to, co teraz robię, wątróbki z truskawkami, to na swoje usprawiedliwienie tylko powiem, że to rzeczywiście bardzo staropolska metoda łączenia mięsa z owocami. To jedna z tych rzeczy, którą kuchnię staropolską charakteryzowała. No a przecież każdy z nas pamięta idealne połączenie wątróbki cielęcej ze smażonym jabłkiem i cebulką. Zamieniliśmy tylko owoce. A jeśli chcecie się przekonać, czy to jest dobre, potrzebujecie 15 minut czasu. Oczywiście chlebek troszkę wcześniej trzeba zrobić.